Dzień dobry, Daily Gazette. Czy mógłby pan skomentować ostatnie zabójstwo? Bez komentarza. Panu May? Proszę powiedzieć chłopcom, żeby go tu przyprowadzili. Kogo ja tu widzę? Dobrze się spało? Sądząc po twoim stanie, to pobudka raczej nie należała do zbyt przyjemnych, co? Ale mam tu coś, co mogłoby ci pomóc. Ej, nie tak szybko, nie tak szybko. Najpierw powiesz mi, co porabiałeś od czasu, kiedy postanowiłeś odejść. Siedziałem przy kielichu, tam gdzie mnie znaleźliście. Niebezpieczne miejsce dla gliniarza? Nie jestem gliną, poza tym potrafię siebie zadbać. Wracając, tak się składa, że zaledwie przecznicę od miejsca, gdzie zalewałeś mordę, znaleźliśmy ciało. Być może o tym słyszałeś. Aktorka! Posłuchaj, nie mam lepszego śledczego, a pismanki już chwyciły temat. Burmistrz i opinia publiczna mnie rozszarpią, jeśli szybko nie znajdę tego bydlaka. Oddałem odznakę. Miałem swoje powody. A poza tym mam to w dupie, kto kogo będzie rozpruwał. Inspektorze! No? Fajnie się gadało, ale ja muszę iść. Artur, stój! Chodzi o Marię. Ofiarą jest Maria Esposito. Zginęła przedwczoraj. Trochę to czasu zajęło, zanim cię znaleźliśmy. Bardzo mi przykro. Wiem, że nigdy się nie pogodziłeś po rozstaniu. Jak to się stało? Liczne rany kłute, zmasakrowana twarz. To było zabójstwo w afekcie. To widać na pierwszy rzut oka. Ostatnie miejsce pracy ofiary to teatr. Zresztą, sam dobrze to wiesz. I wiesz, myślę, że to ci się przyda. Wiesz, co robić. Pan z policji. Proszę, proszę. Proszę siadać. Pana nazwisko. Mel Kaufman. Mhm. Służył pan? Tak, we Francji. Byłem telegrafistą sztabu. Kiedy ostatnio raz widział się pan z ofiarą? To było jakieś 4 dni temu. Jakieś 4 dni temu. W teatrze? Tak, na próbie do naszej nowej sztuki. Czy ofiara się z kimś spotykała? Wie pan... Maria była raczej skryta. Szczerze mówiąc, to niewiele wiem o jej życiu prywatnym. Przepraszam, ale nie umiem oprzeć się wrażeniu, że gdzieś już pana widziałem. Pewnie w gazecie. Nie, to co innego. Ja mam dobrą pamięć do twarzy. Bywa pan może u nas w teatrze? Obawiam się, że to pomyłka. Zna pan adres ofiary? Tak. Chwileczkę, proszę zapisać. Dobrze. A czy miał pan może jakieś prywatne relacje z ofiarą? Ja sobie wypraszam podobne insynuacje. I myślę, że już najwyższy na pana czas. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
O, Artur! Jak dobrze widzieć znajomą twarz po tym wszystkim, co się stało. Chciałbyś się ze mną napić? Chętnie. Czemu nie? Co podać? Dwa razy whisky. Wiem, że to musi być dla ciebie trudne, szczególnie zaraz po jej śmierci, ale czy nie zachowywała się ostatnio jakoś podejrzanie? Po rozstaniu obydwoje zachowywaliście się bardzo dziwnie. Ale posłuchaj... Nie, to ty mnie posłuchaj. W ogóle cały czas się zachowujesz, jakbyś był w pracy. Proszę bardzo. Dziękuję. Co to jest? Zostań tutaj. Dzwoń na policję, niech wysiądą ludzi do spalonej fabryki. Idę z tobą. Potrafię o siebie zadbać. Artur? Artur? Artur, nie rób tego. Artur, rzuć broń! Proszę bardzo, doktorze. Mówiąc szczerze, nie chce mi się wierzyć w to, że Artur mógł to zrobić. Gubi się w zeznaniach, nie pamięta szczegółów i po co miałby dzwonić na policję po tym wszystkim? Myślę, że ktoś chciał go w to wrobić. Artur czuł wielki żal po rozstaniu. Później ten żal przerodził się w gniew. Winił Elizabeth, jak i samą Marię. Lecz wydaje mi się, że Artur nie byłby zdolny do zabójstwa. Widzi pan, zabójcą jest tak naprawdę część jego podświadomości. Cierpi on na tak zwane rozdwojenie jaźni. Z moich badań wynika, że Artur nie jest świadomy tego, co robi jego alter ego. Ono z kolei doskonale zdaje sobie sprawę z istnienia drugiej świadomości. To co pan sugeruje? Przypadek jest naprawdę niespotykany.
Nie, w szpitalu na pewno przyczyniłby się do rozwoju medycyny. A pan? Pan będzie miał spokój, no i unikniemy skandalu. Tak będzie najlepiej. Dla nas i dla niego.